Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na wieczorze czytania wierszy z Zygmunta Jana Rumla, którego organizatorem jest Polska Fundacja Nauki, Kultury i Sztuki, a współorganizatorem Biblioteka Publiczna imienia Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, w której się właśnie znajdujemy, gdzie możecie Państwo zwiedzić przepiękną izbę pamięci poety. Ta izba jest po prawej stronie. Bardzo proszę, zapraszam. Witam szczególnie serdecznie członków rodziny, Państwa Ewę i Krzysztofa Tymińskich, którzy przybyli do nas z Gdańska. Pan Krzysztof jest kuzynem Rumla. Chciałbym również powiedzieć pana Krzysztofa Dąbrowę z przyjaciółką Urszulą, ale niestety nie dali rady dzisiaj do nas tutaj przybyć, więc niestety, ale te dwie osoby odpadły. Ze względów zdrowotnych nie mogłem przybyć także córki cioteczne Rumla, pani Ewa Kaniewska i Ksenia Wagniewska, które są jednak sercem na naszym wieczorze. Jest z nami także kierownik czytelni naukowej numer 5, pani Marta Gołębiewska z tej biblioteki. A także przewodnicząca Rady Fundacji, pani Anna Skoczylas. Oraz wiceprezes Fundacji, pan Piotr Wiśniowski z małżonką i córką. Ja nazywam się Janusz Panak, jestem prezesem fundacji i poprowadzę dzisiejszy benefic. W trakcie dzisiejszego wieczoru będziemy mieli zaszczyt uhonorować pośmiertnie Zygmunta Jana Rumla odznaczeniem Polskiej Fundacji Nauki, Kultury i Sztuki pod nazwą Patriota Polski. Przybliżymy Państwu jego poezję, zadamy też pytanie, jak i dlaczego został zamordowany. Nasze spotkanie potrwa około godziny 15 minut. Jest to pierwsza edycja wydarzenia Wieczór Czytania Wierszy Zygmunta Jana Rumla. Zapraszam. Najpierw przeczytam Państwu krótką notę biograficzną Zygmunta Jana Rumla, w trakcie której odczytane zostaną wiersze poety. Janusz, troszkę dalej mikrofon, żeby się nie Przeczytam teraz Państwu notę biograficzną Zygmunta Jana Rumla, w trakcie której usłyszymy 6 wierszy Rumla. Wyboru poezji dokonali sami recytatorzy. Zygmunt Jan Rumel urodził się 22 lutego 1915 roku w Piotrogrodzie. Jego ojciec Władysław Rumel w czasie I wojny światowej walczył w armii carskiej, a po 1918 roku w Wojsku Polskim, między innymi w wojnie polsko-bolszewickiej. Był kawalerem Orderu Virtuti Militari. W ramach osadnictwa wojskowego otrzymał ziemię na Wołyniu, koło Wiśniowca. W powiecie krzemienieckim był znanym działaczem i społecznikiem. Także matka Zygmunta Janina z Tymińskich udzielała się społecznie, m.in. w pracach Uniwersytetu Ludowego w Różynie, gdzie prowadziła zajęcia plastyczne. Pisała także wiersze pod pseudonimem Liliana. Może to po niej Zygmunt Jan Rumel odziedziczył wrażliwość i talent pisarski. Państwo Rumlowie mieli 4 dzieci: Stanisława, Zygmunta, Bronisława i Zofię. Zygmunt Jan Rumel był absolwentem słynnego liceum krzemienieckiego, które ukształtowało jego świadomość kulturową, humanizm, a przede wszystkim patriotyzm, rozumiany ponad podziałami narodowościowymi. To wszystko znajdujemy w jego poezji, którą zaczął tworzyć jeszcze przed maturą. W roku 1934, będąc licealistą, napisał pierwszy wiersz Pole, który przeczyta teraz Piotr Wiśniowski. Pole. Nie będę dziś sobą, nie będę mądry i ludzki. Patrzę się w polne niebo, u ciemne lniane obłoki. Wystarczy mi świerszcz w koniczynie, koncentrujący pod liściem i te badyle niczyje, niebo sterczące kiścią. Nie będę o niczym myślał, ani niczego żałował, jarzębinowy wisior smutek rumieńcem zachował. A potem gdzieś w rowie walki przytulę do ziemi, wszystkie swe bóle wypowiem, wrosnę zielonym korzeniem, napisane w listopadzie 1934 roku. Interpretacja wiersza Pole. Jest to liryka bezpośrednia, osobista,
wyznanie ja lirycznego na temat smutku, chwilowego tylko dzisiaj, czy egzystencjonalnego, kiedy człowiek stojąc twarzą w twarz ze sobą widzi, że jest mądry i ludzki, że jest jak Pypadyry nie czyje, a może obu nie wiadomo. Remedium na taki stan duszy to natura, którą się chłoni wzrokiem, słuchem i dotykiem i z którą szuka się zjednoczenia. To taki prosty, piękny wiersz, że strach o nim mówić, żeby nie zabić poezji. Być może dodatkowym kluczem do zrozumienia tej głębokiej, osobistej poezji jest klucz generacyjny. Rummel wydaje się bowiem być poetą pozbawionym wyraźnej przynależności pokoleniowej. Urodził się dokładnie pomiędzy dwiema generacjami. Pokoleniem początku wieku, od którego pisarzy było kilka lat młodszy, i pokoleniem Kolumbów, od którego autorów było od kilka lat starszy. Utrwalone w jego wierszach melancholiczne doświadczenie samotności i pustki zyskuje zatem w ten sposób wieśnie generacyjne. Dziękuję. Wracamy do biografii. Rummel w latach szkolnych mieszkał na stacji w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego, gdzie obecnie mieści się Muzeum Słowackiego. Szkoła ta, o chlubnych tradycjach, zwana Atenami Wołyńskimi, promieniowała kulturą na cały region. Po zdaniu matury w 1935 roku Rummel przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Nie zaprzestawał działalności poetyckiej. Swoje wiersze deklamował m.in. na spotkaniach kresowian. Wśród innych uczestniczyła w niej Krystyna Krachelska, poetka w Powstaniu Warszawskim, także poetka, której postać została uwieczniona w pomniku warszawskiej Syrenki. Pisze o tym w swojej książce. Dwie matki, krewna Rumla, pani Ewa Kaniewska. Już jako student polonistyki w czasie wakacji uczestniczył w zebraniach kół wiejskich, w konkursach czytelniczych, w wykładach Uniwersytetu Ludowego w Różynie. Udzielał pomocy przy redagowaniu czasopisma Młoda Wieś, Młode Sieło. A kiedy do ciebie powiem? W tym czasie Rummel pisze wiele pięknych wierszy lirycznych. Jednym z nich jest wiersz bez tytułu, który właśnie zaczyna się słowami: A kiedy do ciebie powiem? Wiersz ten przeczyta nam teraz Anna Skoczylas. A kiedy do ciebie powiem, nie tak jak dziś, a żono, w tej dziwnej śpiewnej mowie, co w maj jest zatajoną, i niby sen myślami nad czoło twe pochylę, aby je pieścić snami, śpiącymi w spojrzeń pyle. I sny twe zaczaruję muskaniem śpiewnej mowy, która tak w serce kuje strumyczku purpurowym. A kiedy się skryję cały w tym jednym cichym słowie, zaklęty pazir biały, co ty mi wtedy powiesz? Interpretacja wiersza A kiedy do ciebie powiem? Jest to liryka bezpośrednia. Zakochany autor wyraża miłość do kobiety, która w owym czasie jest dla niego bardzo ważna. Definiuje ją. Chce mówić do niej w śpiewnej mowie, czyli kresowej, która jest mu bardzo bliska. Kim jest ta kobieta, niestety nie wiemy. Ponownie wracamy do biografii Rummla. Służbę wojskową odbył na dywizyjnym kursie podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim. W wojnie obronnej 1939 roku brał udział jako podporucznik artylerii. Dostał się do sowieckiej niewoli, z której zostaje zwolniony dzięki swemu sprytowi. Później podjął działanie konspiracyjne. Już na początku 1940 roku został kierownikiem punktu łączności magazynu batalionów chłopskich przy ulicy Narutowicza w Warszawie. Prowadził tam sklep z naczyniami, który był jednocześnie pierwszym miejscem drukarni ROH, batalionów chłopskich. Praca ta stała się inspiracją do napisania wiersza drukarnia. Wiersz ten przeczyta Anna Skoczylas. Drukarnia. Czarne literki w taśmach mitraliez, odbite rzędem na lustra stronic. Głuche jest tętno z tajnej drukarni. Z
zmęczonej dłoni palący płomień. Cztery, czy cienie, liczy maszyna. Podwyższyć nakład, 10 000. Cztery są serca, lecz imion nie ma. Może je kiedyś pamięć wydźwięczy. Czarne literki w stalowym rzędzie. Cztery, czy jutro? Godzina 6. 10 000 maszyna wszędzie. Czarnych literek na białych lustrach. Czy jutro? Jutro, a może dzisiaj? Buchnie nad miasto płomień jak salwa. Czarne literki piaskiem przysypie. Nitką czerwoną ziemię ubarwi. Dziękuję. Interpretacja wiersza Drukarnia. W lutym 1941 roku drukarnia ta zagrożona była dekonspiracją. Została ewakuowana do magazynu w Alejach Jerozolimskich. Następnie zmontowana przy ulicy Rycerskiej, Róg Piekarskiej. W tej ewakuacji drukarni brał udział Zygmunt Rumel. Taki jest tło powstania wiersza Drukarnia. W jaki sposób to zwyczajne zostało przetworzone na wyrafinowany język poetycki? Najbardziej wyraziście w pierwszej zwrotce, ostrym początku wiersza. Czarne literki w taśmach mitraliez, odbite rzędem na lustra stronic. U miejscowego dowództwa ukraińskiej powstańczej armii u pana Wołynia. Rumel stanął na czele delegacji wysłanej przez Kazimierza Banacha, pełnomocnika rządu Rzeczypospolitej Polskiej, mającej na celu zahamowanie rzezi wołyńskiej i uzgodnienie wspólnej z Ukraińcami taktyki walki z Niemcami. Misji podjął się dobrowolnie, zdając sobie sprawę z ryzyka, ale mając przeświadczenie, że trzeba zrobić wszystko, aby ratować Polaków. Wieś Pustycze leży zaledwie 30 km od obecnej granicy Polski na terenie Ukrainy, a 50 km od Chełma w województwie lubelskim. Dlaczego AK wysłało swojego przedstawiciela na rozmowę z dowództwem ukraińskiej powstańczej armii u pana Wołynia? I dlaczego był to Zygmunt Jan Rumel? Dlatego, że znał doskonale język ukraiński. Czuł się Wołyniakiem i działał wcześniej na rzecz społeczności polskiej i ukraińskiej. W tym czasie mordy na Polakach były powszechne. Polacy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ginęli od siekier, cepów, sztachet, z rozprutymi brzuchami, wyłupionymi oczami, pozbawiani kończyn, paleni żywcem w podpalanych domach i wrzucani żywcem do studni. Kobiety, a nawet małe dziewczynki gwałcone w najbardziej brutalny, bo połączony ze znęcaniem się sposób. Małym dzieciom przed mordowaniem ich wykuwano oczy, wyrywano ręce, nogi i języki, albo przebijano gwoździami do ściany. Tak umęczono, przebijano widłami. Starszym podrzynano gardła i torturowano potwornie na wiele sposobów. Sprawcami ludobójstwa wołyńskiego była organizacja ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery i podporządkowana jej ukraińska powstańcza armia oraz ludność ukraińska, często sąsiedzi, albo mieszkańcy sąsiednich miejscowości, tak zwana Czerem, czyli ruskie chłopstwo. Znęcaniem się i mordowaniem zajmowali się chłopi. Natomiast grabieżą ich żony i dorastająca młodzież, a tym chętniej uczestniczyli w mordach swoich polskich sąsiadów, i więcej było do zrabowania. W zbrodniach oprócz UPA udział brali także ukraińscy żołnierze, ochotnicy do dywizji SS Galicjen i dezerterzy z ukraińskiej policji. Profesor Ryszard Klemenz-Szałbowski, polski politolog i specjalista z zakresu prawa międzynarodowego, wprowadził termin genocidium atrox, czyli ludobójstwo straszliwe, dzikie, okrutne, uznając ludobójstwo ukraińskie za jeszcze okrutniejsze niż ludobójstwa sowieckie i niemieckie na narodzie polskim. Termin genocidę, czyli ludobójstwo, wprowadził także Polak, dr Rafał Lemkin, polski i amerykański prawnik karnista pochodzenia żydowskiego. Jest on także twórcą projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 roku, a nazywanej konwencją Lemkina. Zestawienie 362 metod tortur fizycznych i psychicznych stosowanych wobec Polaków przez zbrodniarzy z UN i UPA sporządził po długoletnich pracach badawczych także Polak Aleksander Korman. Ojcem ideologii ukraińskiej nacjonalistów opartej na darwinizmie społecznym był Dmytro Doncow.
Doktryna Gońcowa, opisana przez Wiktora Poliszczuka, kanadyjskiego prawnika, politologa i publicysty pochodzenia ukraińsko-polskiego, nakazywała wprost unicestwienie narodów słabszych przez silniejszych. Dmytro Gońcow ogłosił ją w swojej książce Nacjonalizm z 1926 roku, czyli w rok po pierwszym wydaniu Mein Kampf Hitlera. Apogeum ludobójstwa to była właśnie Krwawa Niedziela w roku 11 lipca 1943 roku, gdy Ukraińcy zaatakowali i mordowali ludność w 99 miejscowości na Wołyniu. Niedziela dlatego, że Polacy w tym dniu masowo biorą udział w mszach, co ułatwiało dokonanie mordów. Zaatakowano w tym i w następnych dniach oprócz wielu polskich osad dziesiątki kościołów, masowo mordując ludzi. Według najnowszych badań Ukraińcy zamordowali w latach 1939-1947 około 130 tysięcy Polaków. Z rąk nacjonalistów ukraińskich ginęły także rodziny polsko-ukraińskie, Ukraińcy odmawiający wzięcia udziału w zbrojniczej akcji oraz ratujący Polaków. Wróćmy na zakończenie do czasów współczesnych. W 2010 roku prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko dekretem nadał Banderze pośmiertnie tytuł bohatera Ukrainy za niezłomny duch w służbie idei narodowej, bohaterstwo i poświęcenie walce o niezależne państwo ukraińskie. Dekret ostatecznie został uchylony przez sąd. Przyznanie Banderze tytułu bohatera Ukrainy wywołało protesty w Rosji i w Polsce. Pomimo tego w Radzie Najwyższej Ukrainy, czyli w ukraińskim parlamencie, zarejestrowano projekt rezolucji z apelem do prezydenta Petra Poroszenki o przywrócenie Banderze tytułu bohatera Ukrainy. Rada Najwyższa Ukrainy dnia 18 grudnia 2018 roku postanowiła, że w 2019 roku upamiętni na szczeblu państwowym przypadającą w rozpoczynającym się roku 110. rocznicę urodzin Bandery. Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2009 rokiem Stefana Bandery i OUN. Większość wojskowych ofiar nadal spoczywa w tysiącach pojedynczych i masowych grobów. Chyba nieprędko doczekają się godziwego pochówku, ponieważ prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej UIMP Wołodymyr Wiatrowicz latem 2017 roku zakazał polskim naukowcom prowadzenia dalszych prac ekshumacyjnych w miejscach kaźni i do końca swojej kadencji nie zmienił stanowiska. Powołany w grudniu 2019 roku nowy przewodniczący UIMP Anton Drobowicz także nie zezwolił na ekshumację. Dziękuję bardzo za wszystko. Szanowni Państwo, chciałem teraz przejść do najbardziej osobistej części naszego spotkania, do uhonorowania Jana Zygmunta Rumla medalem naszej Fundacji Patriota Polski. Pierwsza laudacja dla Zygmunta Jana Rumla. Zygmunt Jan Rumel, Witold Pilecki, Emil Fieldorf i Ryszard Kukliński. Co ci Polacy mają ze sobą wspólnego? To polscy bohaterowie i herosi odwagi. Odwaga i bohaterstwo to, można by rzec, polska cecha narodowa. Rumel, Pilecki i Fieldorf mają jeszcze coś wspólnego. Nie mają własnego grobu, a każdy zasługuje na własny grób. Drogi Zygmuncie Janie, wiedziałeś tam pod lasem we wsi Kustycze koło Kowla, co cię spotka, gdy wiązali ci Ukraińcy nogi powrozem do konia. Wiedziałeś też, że twoja śmierć nie pójdzie na marne. Pamiętamy o tobie i o tysiącach zamordowanych rodaków bez żadnej winy, bez potrzeby i tylko dlatego, że byli Polakami. Rumel był wielkim bohaterem i patriotą. Widział, co go może spotkać. Pracował w konspiracji, znał ryzyka. Wiedział, co spotkało jego brata Bronisława. Było dla niego jasne, że Polska, którą tak kochał, tak głęboko nosił w sercu, jest w kleszczach trzech totalitarnych reżimów – niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Podjął próbę rozmów z Ukraińcami w celu zakończenia mordów. Zapłacił za to najwyższą cenę – swoje własne życie. Takie śmierci jak Zygmunta Jana Rumla to podcięcie korzeni całego narodu. To był wielki poeta, który jeszcze mógł stworzyć wielką poezję. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi od lat akcję poszukiwawczą pod nazwą Powracamy po swoich,
której owocem jest wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów. Kiedyś taka nota będzie wystawiona i dla Ciebie. Postawimy świeczkę i na Twoim grobie, Zygmuncie Janie. Jesteśmy Ci to winni. Dzisiaj pragniemy pośmiertnie uhonorować Ciebie, Zygmuncie Janie Rumlu, odznaczeniem Patriota Polski, które przekazujemy na ręce rodziny Ewy i Krzysztofa Tymińskich. I chcieliśmy bardzo, bardzo podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, szanowni goście, szanowna Pani kierownik Czytelni Naukowej. A teraz gdzieś wyszła momencik, ale czekam. Już była Pani podziękowanie. Chciałem Was bardzo serdecznie podziękować za przybycie, za współpracę i pomoc, ale też za niezwykle pozytywne przyjęcie z Państwa strony pomysłu na wieczór czytania wierszy Zygmunta Rumla. Kieruję do Pani. Bardzo dziękujemy. Mogę zagwarantować, a zwracam się szczególnie do rodziny powinowatych Rumla, że nie jest to jedyny wieczór i że będą następne i jeszcze następne. Tak długo, aż Zygmunt Jan Ruml wróci do świadomości wszystkich Polaków, na stałe zagości w programach edukacyjnych polskiego szkolnictwa, a ludobójstwo wołyńskie doczeka się wiecznej pamięci, uhonorowania, a można by stosownego... To Ewa Kaniewska głównie, no i Ksenia Bagniewska, one rzeczywiście mogłyby bardzo dużo powiedzieć. Tutaj jak jechaliśmy do Gdańska, to się zastanawiałem,
Chciałbym powiedzieć w zasadzie niewiele. Pamiętam ciocię Janinę, to znaczy była Janina, mama Zygmunta, była córką siostry mojego ojca. I ona mieszkała... Siostra. I nomen omen ona mieszkała na ulicy Krzemienickiej. No oni z Krzemieńca pochodzili. W Gdańsku, tak. To wszystko jest w Gdańsku, zgadza się. Janusz, daj panu mikrofon. Próbowałem sobie... Trzeba blisko trzymać. Próbowałem sobie przypomnieć coś i powiem szczerze, niewiele pamiętałem. Pamiętałem, jak szliśmy na to z rodziną na ulicę Krzemieniecką. To były dwa przystanki tramwajowe, bardzo nie, tak, bardzo blisko, bo to tam między Wrzeszem, gdzie wówczas mieszkaliśmy, a Zaspą, inną dzielnicą, gdzie notabene teraz mieszkamy. To było bardzo blisko. Moja pamięć tutaj raczej zawodzi. Pamiętam w bardzo złej fizycznej kondycji ciocię. To pamiętam mniej więcej. I że leżała w łóżku. Rozmawiałem z Ksenią Bagniewską, która no, potwierdzała, że ciocia tyle przeszła. No i miała raka. Moja głowa 60, tak. No i tak, miała raka. No to, co ja mogę powiedzieć o raku, prawdopodobnie wszyscy państwo wiedzą. W tamtych czasach lekarze praktycznie nie dawali środków uśmierzających ból, mówiąc, że pacjent się uzależni. No i pacjent umierał w bólach. Mój Boże kochany. No to w zasadzie wszystko, co pamiętam o cioci, no oprócz tego, że właśnie ta ulica Krzemieniecka to była. No a jedyne, co mogę dodać, to mogę dodać, że tutaj biblioteka jest na ulicy Meissnera, no a my też mieszkamy na ulicy Meissnera. No takie jakieś... Tak, ale w Gdańsku tak, no w Gdańsku, taka koincydencja. No, Taki przypadek, oczywiście. I przyznam się, że w zasadzie nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, bazując na mojej pamięci. Otrzymował pseudonim Krzemieniecki, prawda? Nie Poręba. Poręba. Ale liceum Krzemieniecki. Ale w filmie Wojtka Smokowskiego. Przez naszego przyjaciela, który udostępnił mi kontakt właśnie, który dzisiaj niestety jest nieobecny, tak się złożyło. Ale udało się i jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę. Bardzo, bardzo państwu dziękuję za przybycie jeszcze raz. Bardzo serdecznie. Chciałam zapytać, czy państwo jest ten film Woli, tak? I tą scenę straszną. To była taka migawka, prawda? No nie, ja mówię o samym Nie symboliczny grób jest tutaj w Warszawie, tak? To jest symboliczny. To jest symboliczny grób. Ja szczerze przyznam się, że nie za bardzo chciałem pójść na ten film. No już tak mówiłem, że trochę moja mama brała udział w Powstaniu Warszawskim. Ja do dzisiaj nie mogę tytułem książki. Pamiętam też, jak mama. Był taki film Kanał powstaje. Andrzeja Wajdy. Mama dostała historię. Jak obejrzała ten film. To straszne. Mama była łączniczką. Mama była łączniczką. No tak, chodzi.
Mieliśmy z racji, ja przepraszam, bo tak tyłem siedzę do niektórych, przepraszam bardzo. Mieliśmy też z racji naszej działalności firmowej klienta, który miał książkę dochodową. On miał w ogóle jego głównym zainteresowaniem. Była pierwsza i druga wojna światowa, głównie druga wojna światowa. On przynosił książki, jak ja, niektóre były zaskakująco ciekawe. Na przykład wojna druga opisana oczami Rosjanina. Prawdziwego komunizmu. Od rodziców po niego. No. Rodzice byli najbiedniejsi na wsi, bo zawsze ojciec opisał, mówił, nie robisz, nie przyjmuj podwyżek, nie przyjmuję, nie przyjmę żadnej podwyżki, bo to będzie biedniejsi ode mnie. No a ten Rosjanin do tego był ideał. Był wyjątkowo ważnym człowiekiem. Był wyjątkowo odważnym człowiekiem. Opisywał, jak kiedyś dowódca go zawołał, bo on jako komsomolec no, był aktywny, aktywistą to się nazywa. I mówi, słuchaj, nikt o tej rozmowie nie będzie wiedział, jeśli powiesz nie. Ale ja mam do ciebie propozycję, żebyś był tą pierwszą osobą, która wyskoczy do kopu, ura! I potem zapadł do biegu. Dlatego powiedział, nikt nie będzie wiedział, jeśli powiesz nie, bo taka osoba przeżywała zazwyczaj dwa ataki, gdyż Niemcy czekali na to, dlatego, żeby go zabić. Jako pierwszego. Tak, jako pierwszego, jako pierwszego. On się zgodził. On się zgodził, dzięki temu przeżył wojnę, bo bardzo mocno był postrzelony i poszedł do szpitala, po szpitalu był niepełnosprawny. A druga książka, on nie dał, to były książki, które mogłem czytać, bo one nie dotyczyły powstania rosyjskiego. Druga książka to był opis tych samych mniej więcej zdarzeń oczami niemieckiego korespondenta wojennego. I jego te korespondencje wojenne były właśnie takie artykułami. Jedna i druga książka bardzo ciekawa. No i to wspomnę tylko, skoro jest mowa o Ukraińcach, a ja tutaj sam przepraszam, że poruszyłem problem powstania. Nie tego nie widziałem. No nie wiem, pan Janusze, to już oczywiście. No on wiedział. W trakcie powstania warszawskiego powstańcy najbardziej bali się Ukraińców. Oczywiście. Oczywiście nie. Nie tylko zgadza się, tylko że Ukraińcy byli gości. Ukraińcy byli gości. No. Łotysze też byli. Łotysze też byli, byli Gruzini, byli jeszcze tak chyba Białorusini trochę było. Ale co? Głoscy Rusi to byli, tak? Moja babcia mi opowiadała, że się bała Rosjan. Ruska wędrowała i rozchodzili babci. Chowali ich rodzice i zawsze, że Rosjanie byli tymi gwałcicielami. Moja babcia przekazała, że ich chował dziadek, żeby ich nie zgwałcili, żeby ich nie Rosjanie, ale to Rosjanie. Jak nie, no to Rosjanie byli na Pradze. Ale ja nie mówię o Warszawie, w ogóle o Polsce. Bardzo, bardzo proszę, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Moje nazwisko Andrzej Zamyszczyk, ja jestem autorem Szczura. Tak się złożyło, że Ewa Kaniewska-Hoffmann przez wiele lat, właściwie od lat
50. Jest moją serdeczną przyjaciółką. Chodziliśmy do tego samego liceum, do drugiego liceum na ulicy Pesterowskiego w Gdańsku. Ona była jedną klasę niżej, ja byłem. I też jakoś to się składać. Do tej pory jesteśmy bardzo blisko ze sobą, jakoś zaprzyjaźnieni. Także nawet ja mam do niej dzisiaj się jeszcze zatelefonować i opowiedzieć jej o tym spotkaniu. Proszę Państwa, no jestem bardzo głęboko poruszony. Tutaj zresztą przyjechałem dzisiaj z tym moim przyjacielem, prezesem Stowarzyszenia Autorów Polskich, Eugeniuszem Borowskim.